Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie chowajcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i gryzoń niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. W niebie skarby sobie chowajcie, gdzie ani mól, ani gryzoń nie niszczą i gdzie złodzieje się nie włamują i nie kradną. Gdzie bowiem jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Lampą ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko będzie zdrowe, całe twoje ciało będzie oświetlone. A jeśli twoje oko będzie zepsute, całe twoje ciało pogrążone będzie w ciemności. Jeżeli zatem to światło w tobie będzie ciemnością, jakże wielka to ciemność. Że zacznę od przytoczenia takiej przypowieści, historii, która fajnie komentuje tę dzisiejszą Ewangelię. Mistrz Zen Ryokan prowadził bardzo skromne życie w małej chatce u podnóża góry. Pewnej nocy, gdy mistrza nie było w domu, wpadł złodziej do chaty i zawiódł się, odkrywając, że nie było tam niczego, co mógłby ukraść. Gdy wrócił Ryokan, zaskoczył złodzieja. Musiałeś się namęczyć, żeby do mnie przyjść, powiedział do rabusia. Nie powinieneś odchodzić z pustymi rękami. Proszę cię, zabierz jako upominek moje ubranie i mój koc. Złodziej, całkowicie zbity z tropu, zabrał rzeczy i poszedł. Ryokan usiadł nagi i patrzył na księżyc. Biedny człowiek, pomyślał. Cieszyłbym się, gdybym mógł mu podarować to wspaniałe światło księżyca. Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Słowa, które zapewne doskonale pamiętamy, na pewno wryły się już nam w pamięć. Ale czy wryły się do serca? Sam sobie dzisiaj zadaję to pytanie. Czy moim skarbem jest to, co jest wieczne? Czy to jest moje największe bogactwo? To, co jest wieczne. To, co jest nieprzemijające. Można oczywiście powiedzieć, że skarbem będzie blask księżyca, blask słońca, nie wiem, piękno przyrody generalnie. Ale my, chrześcijanie, doskonale wiemy, że ten świat i tak przeminie. Ten piękny księżyc, jego blask, pewnie kiedyś się skończy. Natomiast to, co się na pewno nie skończy, nigdy, nigdy się nie skończy, to jest miłość. To, co jest wieczne w naszym życiu, w tej rzeczywistości, w której żyjemy, to jest po prostu miłość. To jest wieczne. I warto uczynić z tego największy skarb. O tym zresztą mówił Pan Jezus słowami Ewangelii do nas w tych ostatnich dniach. Największym skarbem jest miłość. To jest nasze największe bogactwo. Największym bogactwem naszym jest to, co daliśmy innym. To, co inni mają między innymi dzięki nam. W każdym razie zyskali przy naszym udziale, dzięki naszemu zaangażowaniu. To jest nasze największe bogactwo, to jest nasz największy skarb. Wszystko inne, nie da się ukryć, zostanie zniszczone, zburzone. Jak to mówimy, do grobu niczego ze sobą nie weźmiemy. Oczywiście absolutnie nie chodzi tutaj o to, żebyśmy zrezygnowali z posiadania wszystkiego.
żebyśmy teraz wszystko posprzedawali, albo żebyśmy na przykład nie pracowali zarobkowo i to nie szukali nawet jakiejś najlepiej płatnej pracy, żeby jak najwięcej móc sobie kupić. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to, co kupujemy za jakkolwiek trudno zarobione pieniądze, żeby to nie był nasz skarb, żeby to nie było nasze prawdziwe bogactwo. Te rzeczy są czymś często bardzo praktycznym, czymś, co skoro jest w zasięgu naszych możliwości, no to warto z tego po prostu korzystać, ułatwiając sobie życie, czyniąc nasze życie, nie wiem, przyjemniejszym. Czemu nie? Jak najbardziej, korzystajmy z tego. Tylko znów, pamiętajmy, żeby to nie było naszym skarbem, żeby to nie było naszym bogactwem, żeby to było tylko czymś, co skoro jest, no to korzystam z tego, cieszę się tym, czerpię z posiadania tego i używania tego pewną przyjemność, radość i tyle. Natomiast skarb, bogactwo, prawdziwe bogactwo, to jest nasza miłość. To jest nasza miłość. Pan Jezus dalej mówi, że lampą ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko będzie zdrowe, całe twoje ciało będzie oświetlone. Oko. Czyli coś w nas, dzięki czemu dociera do nas prawda. Dociera do nas rzeczywistość. Możemy się z tą rzeczywistością skontaktować. Możemy ją rozpoznawać. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy uczyli się właśnie rozpoznawać prawdę, żebyśmy patrzyli na rzeczywistość, widząc ją taką, jaką ona naprawdę jest. A taka właśnie jest rzeczywistość, że wszystko przemija z wyjątkiem miłości. Wszystko przemija z wyjątkiem miłości. Miłość czyni nas wiecznymi, nieprzemijającymi. Tylko ona. Możemy, nie wiem, kombinować na różne sposoby, szukać w otaczającym nas świecie jakichś takich nieprzemijających rzeczy, ale nie znajdziemy. Nie znajdziemy. Jedyna rzecz, którą znajdziemy, to będzie miłość. I chodzi o to, żebyśmy mieli oko, które to widzi, czyli oko sprawne, otwarte, czyli żebyśmy po prostu nie byli zakłamani, żebyśmy nie ulegali jakiemuś złudzeniu, kłamstwu, oszustwu, że cokolwiek na tym świecie może być wieczne poza miłością. Pamiętajmy, że, bo też mówię o miłości i ktoś mógłby pomyśleć, że w takim razie relacje są wieczne. Oczywiście, że miłość realizuje się poprzez relacje. Czy możemy tak, jej doświadczać w relacji z kimś. Ale to nie znaczy, że jakakolwiek relacja z kimkolwiek na pewno będzie wieczna. Myślę, że nie jedna nasza relacja może okazać się wieczna. Dlatego, że choć będzie może jakoś trochę przerwana przez śmierć, to jednak ona będzie trwać i będziemy ją kontynuować, żyjąc w niebie. Ale tak czy owak, to, co jest wieczne, to nie jest właśnie sama relacja, tylko ta miłość, dzięki której ta relacja jest możliwa. To jest wieczne. Miłość jest wieczna. Dlatego nawet jeżeli ktoś, kogo kochaliśmy, zerwie relację z nami, to wcale nasza miłość nie musi się skończyć. Ona wtedy przyjmie inną postać. Ona będzie się inaczej po prostu realizować. Ale dalej ta miłość będzie.
Żeby tak żyć, żeby tak myśleć, żeby miłość stała się naszym skarbem, to trzeba się po prostu w niej zakochać. A żeby się w niej zakochać, trzeba ją poznać. Trzeba jej doświadczyć. A najlepiej możemy ją doświadczyć, doświadczając spotkania z Bogiem, poznając Boga. Dlatego ostatecznie dla mnie ta dzisiejsza Ewangelia jest też Ewangelią o tym, jak ważne jest, żebym poznawał Boga. Tak się czasem mówi też, że Bóg jest tym naszym skarbem. Tak, ale dlatego, że jest miłością. Tak, dlatego, że jest miłością. Dlatego warto poznawać Boga. Poznanie Boga spowoduje, że zachwycę się miłością, bo ją w ogóle zobaczę. A to jest niemożliwe. Zobaczyć miłość i się nią nie zachwycić. Znaczy, teoretycznie jest to możliwe, ale ja osobiście jakoś nie potrafię uwierzyć w to, że ktoś, kto pozna miłość, nie zachwyci się nią. Oczywiście to, że się nią zachwyci, to nie znaczy, że też za nią pójdzie, że będzie chciał nią żyć, ale na pewno się nią zachwyci. A jeśli się zachwyci, to droga do uczynienia miłości swoim skarbem no jest już dość prosta. Choć jeszcze trzeba ją przebyć. Gdzie jest twój skarb, tam będzie serce twoje. Gdzie jest twój skarb, tam będziesz po prostu żył. Tam będzie ulokowane twoje życie. Tam po prostu będziesz ty. Jeśli więc miłość stanie się naszym skarbem, to w niej będzie też zanurzone całe nasze życie. A jeśli będzie nasze życie zanurzone w miłości, to na pewno będzie wieczne.